Halo? Halo? Słuchaj, jestem nad jeziorem jestem. Poczekaj, włączę Voltę, dobra? Voltę! Najlepsza jakość połączeń w T-Mobile! Cześć, dzień dobry. W dzisiejszym krótkim odcinku Sprzętoznawca odpowiada, powiem Ci, jak przejść na wyższą jakość połączeń i zamiast 2G albo 3G korzystać z LTE do rozmów, bo tak, Voltę to Voice over LTE, czyli głos poprzez LTE. Co to dla Ciebie znaczy? Najwyższą możliwą jakość połączeń. Twój rozmówca słyszy więcej. Ty słyszysz rozmówcę lepiej i w lepszej jakości. I warto wiedzieć, jak to włączyć na Androidzie i na systemie iOS. Zanim jednak włączymy te usługi, ustalmy kilka faktów. Przede wszystkim warto włączyć tę usługę, bo poza tym, że lepiej Ci się rozmawia przez telefon, to jest ona totalnie bezpłatna, więc aż dziwne, jeżeli ktoś by tego nie włączył. I co ważne, jeżeli zaraz przejdziesz przez instrukcję włączenia tej usługi, może się okazać, że masz już ją włączoną, bo tak, klienci T-Mobile mniej więcej od 2021 z automatu mają włączoną tą usługę w telefonach i w swoich abonamentach, więc nic, tylko korzystać. I tak już korzystasz. Natomiast może być też taka sytuacja, że nie widzisz tej opcji w ustawieniach swojego telefonu i powody mogą być aż trzy. Pierwszy z nich to to, że masz najnowsze urządzenie na rynku i tam po prostu tej usługi nie da się włączyć, bo nie da się je wyłączyć, ona już jest i koniec, to jest rynkowy standard. Może też być tak, że twoje urządzenie jest po prostu za stare. Jeżeli masz 6-7 lat, to chyba czas na wymianę, bo po prostu nie włączysz tej usługi, a także wielu innych rzeczy. I trzecia możliwość to to, że masz telefon kupiony poza T-Mobile i może być tak, że po prostu ta usługa nie będzie dostępna. Jeżeli masz stare urządzenie, pamiętaj o jednym, zaktualizuj system do najnowszej wersji, być może ta opcja się pokaże. No dobra, włączmy tą usługę, zacznijmy od iOS-a, bo to jest naprawdę bardzo ciekawie. Wchodzisz w ustawienia swojego telefonu i dalej wybierasz sieć komórkową. Teraz to, co będzie Ci potrzebne, to wejście w numer, na którym chcesz włączyć tą usługę. W moim przypadku będzie to mój numer główny, oczywiście tego nie widzisz. I dalej masz taką opcję jak głos i dane. I teraz iPhone'y są już gotowe na przyszłość, bo mają też możliwość prowadzenia rozmów poprzez 5G. Natomiast jest to pieśń przyszłości, więc tutaj możesz ustawić 5G auto, tak jak ja mam w tym momencie, i Twój telefon sam będzie wybierał, czy rozmawiać poprzez 5G, czy może korzystać z LTE. Możesz też ustawić po prostu LTE, to zależy od Ciebie. Ja zalecam tą opcję 5G auto, bo telefon sam zdecyduje, z której częstotliwości korzystać. Jeżeli natomiast korzystasz z telefonu na systemie Android, to może się okazać, że delikatnie sposób włączenia będzie się różnił od tego, który zaraz zobaczysz, bo co producent telefonów na Androidzie, to troszeczkę inne rozwiązania, ale wszystko jest bardzo podobne. Zacznijmy od tego, że wchodzisz do ustawień swojego telefonu i dalej wchodzisz do zakładki sieci telefonii komórkowej, albo ustawienia sieci, albo jak to się tam u Ciebie nazywa, i dalej masz po prostu opcję Voltę. Wtedy musisz się włączyć, jeżeli jest włączona, to jest wszystko w porządku, natomiast prawdopodobnie musisz się włączyć i od tego momentu Twój telefon nabrał supermocy. Dajcie znać w komentarzu, czy u Was działała już ta opcja, czy musieliście ją włączyć i jak wrażenia skorzystania z tej opcji. Czy ona coś zmieniła, czy jest tak samo dobrze, jak było wcześniej. Koniecznie napiszcie o tym w komentarzach i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!